Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jeżeli więc przyniesiesz swoją ofiarę na ołtarz i przypomnisz sobie, że twój brat ma coś przeciwko tobie, zostaw przed ołtarzem ofiarę i najpierw idź pojednać się z bratem. To jest bardzo trudne słowo, można by nawet powiedzieć niemożliwe do zrealizowania, dlatego że wiemy dobrze, iż nie ze wszystkimi jesteśmy w stanie się pojednać. Wszystkim jesteśmy w stanie wybaczyć, wszystkim jesteśmy w stanie zapomnieć, ale żeby się pojednać, to trzeba cierpliwie czekać na reakcję tej drugiej osoby, na jej nawrócenie. Żeby się pojednać, to ta druga osoba, szczególnie gdy jest skrzywdzona, oszukana, okłamana, odrzucona, musi przejść jakąś wielką drogę, żeby wreszcie mi wybaczyć i żeby się ze mną pojednać. Jezus stawia tu wielkie wymaganie. Żeby godnie przystąpić do ołtarza, nie wystarczy wybaczyć i zapomnieć. Trzeba się jeszcze pojednać, czyli cierpliwie odczekać, żeby się zagoiły rany, które uczyniłem. Do zobaczenia jutro.